No to proszę Państwa, to jeszcze zobaczmy tak. Czyli jak mamy jakiś kowektor alfa, to on może być zapisany jako kombinacja tych różniczek współrzędnych x, no i współczynniki nazwiemy alfa k, to są składowe tego kowektora w tej bazie, ale też możemy użyć innego układu współrzędnych, tak jak wtedy, który nam da bazę dya, to jest inna baza też tych różniczek, no i współczynniki oznaczymy sobie alfa a, no i tutaj też troszkę mi ręka zadrżała, chyba postawię tyle, bo jak piszemy a, no to jest, się odróżnia, ale jakby ktoś napisał, zapytał, ile wynosi alfa numer 5, no to nie ma różnicy. No a tak to jest różnica. Tu jest alfa bez tyldy 5, tu jest. No i gdyby ktoś chciał, proszę Państwa, znów umieć przeliczyć. Aha, może jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, bo oczywiście taki wzór, no to jeszcze chciałoby się umieć w drugą stronę. Ale Państwo wiecie, że pochodna odwzorowania odwrotnego jest odwrotną pochodnej, prawda? To jest element no, macierzy Jakobiego, czyli pochodnej, czyli to jest macierz odwzorowania z y-ów w x-y, ale macierz odwzorowania z x-ów w y-ki jest odwrotna, prawda? Czyli jakby tutaj zadziałać tą macierzą odwrotną dya, powiedzmy po dx, no na przykład i, to jest macierz odwrotna do tej, prawda? Czyli innymi słowy, jak zwężamy tutaj po a, to tak jakbyśmy mnożyli tę macierz przez macierz odwrotną, prawda? Czyli jak na obie strony tej równości zadziałamy macierzą odwrotną, to po lewej stronie dostaniemy co? Dostaniemy vk dya po dx. Przepraszam bardzo. Źle zrobiłem. Bardzo przepraszam Państwo. Przepraszam, bez sensu zrobiłem. Tu muszę, to znaczy dyb po dxk, bo to by nie było. To, co zrobiłem, było bez sensu. To jest to, przed czym widzicie Państwo, przed czym ostrzegałem, a jednocześnie mówiłem, że ten zapis koryguje błędy. Ten wzór, który napisałem, był bezsensowny, ponieważ a powtarzało się 3 razy. No to nie może tak być, bo nie wiadomo, po czym sumować, prawda? A ten wzór już jest sensowny, czyli to jest macierz odwrotna, ale w tym wskaźniku, w tym k, prawda? No, no czyli to będzie tak, po lewej stronie mamy dyb po dxk, a po prawej stronie to jest macierz odwrotna, w związku z tym ich iloczyn to jest macierz jednostkowa, czyli innymi słowy delta Kronekera AB. No to jak delta Kronekera AB sumujemy z VA, no to dostaniemy V tylda B. O, i to jest wzór odwrotny, no wiadomo, to jest to samo. Dobrze. No i tak samo tutaj. To jak my przeliczamy to? Ano, proszę Państwa, znów taką różniczkę to liczymy w ten sposób, że jak mamy, że raz możemy ten y traktować jako funkcję od zmiennej y, a w inny sposób możemy traktować y jako funkcję
od innych współrzędnych, prawda? Czyli popatrzmy na to jako YA funkcję, która zależy od X. No to teraz, co to jest różniczka funkcji? Co to jest różniczka funkcji? No to trzeba zróżniczkować tę funkcję po wszystkich możliwych x-ach i następnie pomnożyć po dxk. To jest różniczka, prawda? O. No i w ten sposób oczywiście znaleźliśmy wzór na transformację, dlatego że teraz tę alfę wyraziliśmy w tej samej bazie, w bazie tych xk, no i w związku z tym to jest równe alfa k. No i to jest. Czyli innymi słowy, czasami jak zamiast mówić kowektory i wektory i kowektory, to czasami, a szczególnie w dawniejszych podręcznikach, to się mówi tam wielkości kontrawariantne i kowariantne, bo jedne dla jednych to jest prawda. Transformacja względem przy użyciu tej macierzy, a dla innych to jest przy użyciu tej macierzy. No i tam w zależności od tego, co uważamy do przodu, a co do tyłu, no to jest kowariantne albo kontrawariantne. No i to. Ale lepiej jest używać takiej terminologii, że mamy wektory i kowektory. W każdym razie to są obiekty takie dualne. No tutaj jakieś takie trywialne rzeczy, które... O, ten wzór, który już kiedyś pisaliśmy, to ile wynosi wartość różniczki k tej współrzędnej na L tym wektorze odpowiedniej bazy. No to z definicji różniczka to jest coś takiego, że żeby obliczyć różniczkę, to trzeba na jakimś wektorze, to trzeba tym wektorem podziałać na tę funkcję, tak? No to ja tę funkcję napiszę do góry, żeby to nas kłuło w oczy, że to jest ta macierz jednostkowa, delta Kronekera, prawda, która się składa albo z zer, albo z jedynek. Jak k jest równe L, to jest to po prostu 1, jak jest różne, to jest 0 i koniec. Dobrze. No i różne tutaj. Czyli jak Państwo może pamiętacie, być może uczono Was tego na algebrze, jak mamy takie wzajemnie dualne dwie przestrzenie, to jak mamy dwie bazy, które to spełniają, to mówimy, że jedna baza jest dualna względem drugiej i tak dalej. No to tak to jest. Proszę Państwa, to teraz, jak już powiedziałem, z tych rzeczy buduje się cała geometria różniczkowa. No w szczególności bardzo wiele wykładów z geometrii różniczkowej to się zaczyna tym, że mówimy tensory, takie piękne słowo, co to jest. A tutaj akurat nie uważam, żeby tensory były czymś najważniejszym, ale nam potrzebne będą bardzo szczególne tensory. Generalnie ja tylko powiem, tensory to są takie wieloliniowe funkcje, które mają ileś tam tych slotów i niektóre sloty mogą zależeć od wektorów, a inne od kowektorów. Czyli tensor generalnie to jest taka czarna skrzynka, która ma pewną liczbę slotów, do których wrzucamy wektory, pewną liczbę slotów, do których wrzucamy kowektory i tam coś się zamiesza i wypluje nam liczbę. I ta liczba liniowo zależy od każdego z tych slotów. I coś takiego nazywa się tam tensorem. Teraz w zależności od tego, ile jest tych slotów na wektory, ile nam na kowektory, to mówimy, że tam walencja, tam kowariantna jest ileś, kontrawariantna ileś i już. Nie będę się o tym jakoś specjalnie
bo raczej się już przedłużał, natomiast, bo nam będą bardzo szczególne tensory potrzebne, ponieważ właśnie pole elektromagnetyczne jest pewnego rodzaju tensorem, ale bardzo szczególnym, mianowicie takim antysymetrycznym. Bo jeszcze a priori tensor, no to on musi zależeć, ale tensory bywają szczególne. Na przykład tensorem był ten tensor metryczny, czy też metryka, prawda? To była taka skrzynka zależna od dwóch wektorów, ale jeszcze miała dodatkowe własności. Na przykład symetria, prawda? A tymczasem pole elektromagnetyczne to jest właśnie też taka skrzynka zależna od dwóch wektorów, ale antysymetryczna. To jest coś bardzo ważnego. Czyli tak. Taka generalnie rzecz biorąc, proszę Państwa, forma tak. N forma. Nie, napiszemy L, bo do tej pory liczbę N używałem do oznaczenia wymiaru tej przestrzeni, prawda? To nie chodzi o to. To jest jakaś N forma różniczkowa. To odwzorowanie. Nie odwzorowanie, funkcja. To funkcja L liniowa i antysymetryczna na wektorach. Czyli forma różniczkowa, N forma różniczkowa, to jest bardzo, bardzo wiele podstawowych wielkości fizycznych są matematycznie formami różniczkowymi. I co to jest L forma? Czyli to jest taka czarna skrzynka, ma L slotów, jak do nich wrzucimy L wektorów, to nam wyprodukuje liczbę i teraz tak, ten wynik zależy liniowo od każdego z tych slotów. Jak wszystkie inne trzymamy tak jak było, a tutaj zamiast jednego wrzucimy sumę wektorów, to wyjdzie nam sumę. Jak zamiast wektora wrzucimy wektor pomnożony przez 5, to i wynik wyjdzie pomnożony przez 5. Prawda? Więc to jest wieloliniowość, ale oprócz tego jeszcze, jak zrobimy o tak, dwa zamienimy miejscami, to wynik się zamieni na, zmieni znak na przeciwny. Dobra? I to jest forma różniczkowa. No na przykład, proszę Państwa, przykład. Jak mamy jakiś układ współrzędnych, to możemy sobie wziąć tak. Innymi słowy, generalnie rzecz biorąc, kowektor to jest taka maszynka, która jeden wektor zjada i wypluwa liczbę. Jak mam dwa kowektory, to mogę z nich stworzyć, to mogę ustawić je obok siebie i już mam dwa sloty, tak? Wrzucę dwa wektory, to znaczy jeden wrzucę tu, jeden wrzucę tu, wyjdą mi dwie liczby, te dwie liczby pomnożę przez siebie i wyjdzie wynik. Czyli mając kowektory, mogę już zbudować z tego takie większe
czarne skrzynki, które no, przyjmują do obróbki wiele wektorów. Ale to jest, no dobrze, coś takiego to się nazywa iloczyn tensorowy. No, nie będę w to wchodził. Natomiast jeszcze trzeba tutaj zadbać, żeby była, jak chcemy mieć nie byle jaki tensor, ale formę różniczkową, to jeszcze trzeba zadbać, żeby to było antysymetryczne. No to bardzo prosto. To zrobimy tak, że najpierw ustawimy jeden tu, drugi tu, a potem od tego odejmiemy to samo tylko z przestawieniem. To teraz już będzie dobrze, prawda? Dlatego, że będzie oczywiście wieloliniowe i oczywiście jak zmienimy kolejność, no to dzięki temu, że to było tak zaaranżowane, że to najpierw stoją te pudełka w takiej kolejności, więc pierwszy wchodzi do pierwszego, drugi do drugiego, a tu w odwrotnej. Pierwszy wchodzi właśnie do tego, co tam był drugi, a drugi do pierwszego i odejmujemy. No to wynik będzie w sposób oczywisty, prawda? Czyli przykład. Jeśli alfa i beta to są dwa kowektory, to coś takiego. Alfa jest taki, się mówi, iloczyn zewnętrzny. Ja to Państwu zdefiniuję. To jest coś takiego, co? No muszę powiedzieć, jak to działa na dwóch wektorach, prawda? Czyli tutaj mam wektor V. Już nie będę pisał, że to w punkcie X, żeby ta notacja, w każdym punkcie oddzielnie, czyli mam dwa wektory i chcę zdefiniować. To definicja tego jest taka, jak właśnie powiedziałem. Ano, pierwszy działa na pierwszy, albo inaczej, pierwszy wektor dajemy na pożarcie pierwszemu kowektorowi, drugi wektor dajemy na pożarcie drugiemu kowektorowi, wynik mnożymy i to już jest wieloliniowe, ale to oczywiście nie jest antysymetryczne, tylko od tego odejmiemy odwrotną kolejność, tak? Czyli pierwszy, tak jakbyśmy przestawili beta z alfą, czyli minus beta od V, a tutaj alfa od V. Od U, przepraszam bardzo. I to jest bardzo, czyli z dwóch pudełek czarnych skrzynek, które reagują na wektory, oczywiście stawiając je obok siebie, mamy czarną skrzynkę, która reaguje na dwa wektory, a jak zrobimy jeszcze taką kombinację, że od tego odejmiemy odwrotne ustawienie, to dostaniemy coś, co antysymetrycznie zależy i mamy dobrze. Czyli z dwóch kowektorów bardzo łatwo możemy zbudować taką dwuformę różniczkową. I oczywiście Państwo sobie łatwo wyobrazicie, że w ten sposób dowolną formę, jak chcemy pięcioformę różniczkową zbudować, to bierzemy pięć kowektorów, i ustawiamy je najpierw w jednej kolejności, ale teraz proszę Państwa, bo to musi być antysymetryczne całkowicie, czyli względem dowolnych dwóch przestawień. To co ja muszę zrobić? To muszę odjąć nie po prostu jedno jakieś przestawienie, tylko muszę wziąć wszystkie możliwe permutacje, prawda? Wszystkie możliwe permutacje i teraz dodatnie permutacje ze znakiem plus, te dodatnie, to znaczy parzyste permutacje ze znaczkiem plus, nieparzyste ze znaczkiem minus i tak dalej. I to by była definicja takiego iloczynu zewnętrznego. No dobrze, to ja na razie proszę Państwa na tym pozostanę. No i w szczególności no, przepraszam bardzo,
Kto, już mówiłem, żeby do mnie nie dzwonić w czasie wykładów, ale do mnie dzwonią. Dobrze. Proszę Państwa, w szczególności na przykład taka dwuforma DXK, DXJ, prawda? No to jest dobrze określona dwuforma różniczkowa, prawda? Jak mamy jakiś układ współrzędnych, no to każda współrzędna definiuje swoją różniczkę, która jest kowektorem. No i jak weźmiemy taki właśnie, taką kombinację, to mamy... pole elektromagnetyczne jest dwuformą zawsze się waham, czy to pisać przez kreskę, czy nie, dwuformą różniczkową. Na czasoprzestrzeni. No dobrze. No jak my tę dwuformę różniczkową identyfikujemy z polem elektrycznym i polem magnetycznym? Bo do tej pory pole elektryczne to było co innego, pole magnetyczne to było co innego, a tymczasem okazuje się, że właśnie, no przy czym to, że się okazuje, to na razie ja Państwu mówię, a dopiero jak się okaże, że takie spojrzenie na pole elektryczne i magnetyczne jest płodne, ponieważ bardzo wiele różnych zjawisk jednocześnie się jakoś prosto opisuje, to dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, no to ten Einstein nas przekonał. W każdym razie, czyli przedstawiam Państwu propozycję, jaka padła ze strony Einsteina, żeby patrzeć na pole elektromagnetyczne jako na dwuformę. On oczywiście nie używał wtedy takich słów, bo jeszcze wtedy dwuformy nie istniały, ale to w dużo bardziej skomplikowany sposób wyrażał to zdanie. I zaraz Państwu powiem, jak ta forma wygląda i jak ją identyfikujemy, no, z układem tych dwóch pól, które do tej pory fizycy mierzyli, mianowicie pole elektryczne i magnetyczne. To tak, jeśli tau, a tak napiszę, x, y, z są współrzędnymi no takimi lorentzowskimi, czyli pamiętamy, to tau to jest c razy t, ale właśnie warto używać tej współrzędnej, która jest tak samo mianowana jak współrzędne przestrzenne, czyli, prawda, to są takie współrzędne, w których metryka czasoprzestrzenna jest, ma tę kanoniczną postać minus 1 plus 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 na diagonali, to F, to pole elektromagnetyczne, wygląda tak. Minus EK
d tau dxk. No i plus na razie to tak, tak zapiszemy. B1 dx2 dx3 plus B2 dx. Aha, ojej, przepraszam bardzo. Nie, to niech to będzie, bardzo przepraszam, xk tutaj napiszę, nie x, y, dobrze, no bo to tak to będzie skomplikowanie. X1 to jest x, x2 to jest y, x3 to jest z, ale wolę to tak tutaj. Dx2, dx3, dx1 i w końcu b3, dx1, dx2. No proszę Państwa, każdą formę różniczkową można rozbić w tej bazie. Prawda? Dlatego, że bazą form różniczkowych no to są te iloczyny zewnętrzne poszczególnych współrzędnych. No to ponieważ, no to jak z grubsza podzielimy te współrzędne na współrzędną czasową i przestrzenną, to nie mogą się pojawić, nie może się dwa razy d tau pojawić, prawda? Bo jakby się pojawiło coś dwa razy, no to z antysymetrii wynika, że to jest zero, prawda? W związku z tym albo raz się pojawia d tau, no to to jest ten kawałek i ten kawałek identyfikujemy z polem elektrycznym. Albo dwie współrzędne przestrzenne. Teraz jak są te dwie współrzędne przestrzenne, to a priori jest sześć możliwości, tak? No ale dx3, dx2 to jest to samo co to, tylko że ze znaczkiem minus, prawda? Dlatego, że to jest antysymetryczne. W związku z tym nie warto tego wypisywać. Bazę stanowią na przykład te iloczyny. Czyli zbiór wszystkich możliwych dwuform w czterowymiarowej przestrzeni jest sześciowymiarowy. Dlatego, że jest dany no, taką macierzą całkowicie antysymetryczną. Całkowicie antysymetryczną. 4 na 4. No, prawda? No, no więc na diagonali nic nie ma. Pod diagonalą jest to samo co nad diagonalą ze znakiem minus, czyli trzeba ilość niezależnych informacji, to po prostu jest liczba miejsc nad diagonalą. No to jak na diagonali to jest 3, potem 4, na diagonali jest 4, potem jest 3 plus 2 plus 1. No to jest 6 właśnie, prawda? Gdyby chcieć zapisać to w postaci macierzowej, no to to wygląda dokładnie tak, jak Państwu mówiłem, prawda? Że macierzowo to F KL, no to jest taka macierz, że tutaj jest no właśnie, gdy, przepraszam bardzo. No bo to można jeszcze, ja tutaj wyliczyłem, wyszczególniłem sześć takich podstawowych dwuform, które wziąłem za bazę. Ale równie dobrze mogłem tutaj zamienić to na minus, to wtedy byłoby na, tu na plus, tu mogłem,
mógłbym też tak samo zrobić i generalnie mógłbym napisać tak, że to jest f mu nu dx mu dx nu, prawda? No tylko, żeby to by się, jeśli chcemy identyfikować te współrzędne jako elementy tej macierzy, no to muszę napisać tutaj jedną drugą, dlatego że wszystko dwa razy uwzględnię, prawda? No na przykład tau to jest x0, prawda? Czyli 0, 1, ale tu jeszcze pojawi się minus 1, 0, czyli w ale i to też się zamieni na minus. W związku z tym to zostanie dwa razy uwzględnione. Więc warto pamiętać taką postać, ale dobrze jest też pamiętać taką postać i wtedy ta macierz f mu nu graficznie wygląda jak? No tutaj na diagonali jest 0, nie ma o czym mówić, a teraz tak, no i tu, prawda, tutaj jest numer 0, 1, 2, 3. Tak, więc 0, 1 to jest minus E1, 0, 2 to jest minus E2, 0, 3 to jest minus E3. No a tutaj jest 1, 0, 2, 0, 3, 0. No to to jest ze znaczkiem minus, czyli tutaj jest E1, tutaj jest E2, tutaj jest E3. No a B to są te, prawda, więc tutaj na przykład jest numer 1, 2. To 1, 2. To jest B3. Teraz tutaj jest 1, 3. 1, 3. Gdzie tu jest 1, 3? Nie ma 1, 3, ale jest 3, 1. A 3, 1 to jest to samo, o to, to jest równe minus DX1, DX3. No to współczynnik przy tym nie jest B2, tylko minus B2, prawda? Czyli jest minus B2. No a tutaj to jest 2, 3. No to 2, 3 to jest B1, prawda? B1. A poniżej to jest to samo, co było tu, tylko ze znakiem minus. Czyli tutaj jest minus B3. Tutaj jest B2, a tutaj jest minus B1. No dobrze. Ładnie narysowałem, czy nieładnie? No, jest to czytelne? Może jest, co? Może jest. Czyli jeśli chodzi o tę identyfikację, to proszę Państwa, widać, że to, co jest polem elektrycznym, a co jest polem magnetycznym, zależy od układu odniesienia, prawda? Bo najpierw musimy podzielić czasoprzestrzeń na czas i przestrzeń. I my wiemy, że ten podział nie jest absolutny. To sobie, prawda, już na ten temat tutaj wystrzępiłem język i to jest podstawa tego myślenia, które, prawda, pochodzi od Einsteina. Bardzo wiele wzorów teorii względności istniało na kilkanaście lat przed Einsteinem, ale te wzory jakoś tak wisiały w powietrzu i ludzie ciągle myśleli w kategoriach tego czasu absolutnego. A dopiero Einstein zrozumiał, że nie ma czasu absolutnego. To, jak my sobie ustawiamy tę przestrzeń, to to jest czysto konwencjonalna rzecz, zależna od układu odniesienia. Innymi słowy, jak podzielimy
czasoprzestrzeń na czas i przestrzeń, a to czyli wybierzemy układ odniesienia, to dopiero wtedy ten obiekt fizyczny, który się nazywa polem elektromagnetycznym, można dzielić na część elektryczną i na część magnetyczną. Część elektryczna to jest ta, która stoi przy różnicze czasu, a ta, która nie stoi przy różnicze czasu, to jest magnetyczna. No i proszę Państwa, to, co powiedziałem Państwu, jest dosyć na razie takie płytkie matematycznie, ale to sobie jakoś będziemy pogłębiali, szczególnie na w przyszłym semestrze, dlatego że tam, gdy, prawda, bo ja tutaj najpierw wytoczyłem wielką armatę, powiedziałem Państwu, co to są wektory i kowektory, ale w związku z tymi tensory i formy różniczkowe w dowolnym układzie współrzędnych, no a następnie znów tutaj strzeliłem z tej wielkiej armaty do stosunkowo małego ptaszka, dlatego że tutaj używam wyłącznie prostoliniowych i to jeszcze na dodatek wyłącznie lorentzowskich układów współrzędnych. Ale chciałem tę wielką armatę tak troszeczkę tutaj Państwu pokazać, dlatego że nawet w szczególnej teorii względności, jak się konkretne zadanie rozwiązuje, to bardzo często musimy używać krzywoliniowego układu współrzędnych. To jak wiemy, jak wygląda F w prostoliniowym układzie współrzędnych, no to przejście do krzywoliniowego no, jest banalne, dlatego że wyrażamy te różniczki tych prostoliniowych współrzędnych przez różniczki krzywoliniowych współrzędnych, a to wszystko robiliśmy dzisiaj. Tam nie było mowy o tym, że cokolwiek ma być prostoliniowe. To są dowolne układy współrzędnych i już wiemy, jak to pole elektromagnetyczne wygląda w dowolnym krzywoliniowym układzie współrzędnych. Oczywiście w ogólnej teorii względności, gdy czasoprzestrzeń od początku nie jest płaska, w związku z tym nie ma takich układów współrzędnych, proszę Państwa, nie ma. No to trzeba umieć od początku pracować w układzie krzywoliniowym. No ale tutaj właśnie tak jest. No to chyba już na tym zakończę. Aha, i teraz proszę Państwa, podstawowa sprawa, którą będziemy się zajmować na początku, jest następująca. Jak się zmienia ten podział, gdy dokonujemy transformacji Lorentza? To znaczy, gdy czas miesza nam się z przestrzenią. No to wtedy oczywiście pole magnetyczne miesza się z polem elektrycznym i w ten sposób wywikłamy się z tego paradoksu, o którym Państwu mówiłem, prawda? Że z punktu widzenia prawa Ampera wokół przewodnika z prądem powinno być pole magnetyczne, ale jeśli byśmy na to samo pole patrzyli w układzie poruszającym się, ale jednostajnie, prawda, takim poruszającym się z tymi ładunkami, które tworzą prąd, to nie powinno być pola magnetycznego, prawda? Nie ma w tym żadnego paradoksu, bo jak przechodzimy do innego układu odniesienia, to właśnie te pola się mieszają. Nie ma czegoś takiego jak absolutne pole elektryczne, absolutne pole magnetyczne. I jedno i drugie to jest tylko pewien aspekt zależny od wyboru układu odniesienia tego jednego, jedynego obiektu, którym jest pole elektromagnetyczne. No dobrze. Tak jak długość czegoś nie ma sensu, bo długość to zależy, czy ze wschodu na zachód, czy tam, prawda, to zależy od tego, jak się ustawimy. Dobrze, dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.